Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o Zygmuncie Baumanie, który żył w latach 1925-2017, a dokładniej o rozmowach z Zygmuntem Baumanem. Jest on znany z wielu książek, kilkudziesięciu, pisanych i w języku polskim, i w języku angielskim. Ale mniej znany jest z tego, że pisał również książki na cztery ręce, to znaczy z innymi ludźmi, którzy albo podzielali jego poglądy, albo byli zainteresowani jego poglądami. Ja się do tej grupy ludzi również zaliczam i mam to szczęście, że aż dwie książki z Zygmuntem Baumanem, Napisałem, jedną na kilka lat przed odejściem, jak powiedziała jego żona Aleksandra Jaśnińska-Kania do wiecznej płynności, a drugą kilka lat później, która nie ukazała się za życia, Baumana w języku polskim, ale ukazała się w wielu innych językach. Nie będę się rozwodził na temat powodów, dlaczego ta druga ukazuje się dopiero dzisiaj. Ważny jest sam fakt, że miałem okazję właśnie z tym wybitnym myślicielem się spotkać. Miałem okazję wymienić z nim szereg myśli. Na tyle ciekawa była, jak sądzę, ta nasza rozmowa również dla niego, że po ukazaniu się w roku 2013 pierwszej książki zatytułowanej o Bogu i człowieku, sam Zygmunt Bauman zaproponował mi kontynuację tych rozmów i przez następny rok 2014 spotykaliśmy się i rozmawialiśmy i książka ukazała się rok później w 2015 roku najpierw po angielsku, potem w wielu innych językach, no i po sześciu latach wreszcie również w języku polskim wydawnictwie mniej znanym niż ta pierwsza książka, ale wydaje mi się równie ciekawe. Ta druga książka nazywa się o świecie i sobie samych. Obie książki są oczywiście dostępne, jeśli ktoś z moich słuchaczy i widzów będzie... Zaciekawiony tymi książkami, może do nich sięgnąć. Dzisiaj to jest kwestia rzeczywiście kliknięcia i można łatwo je odnaleźć w zasobach różnych, czy to księgarni, czy firm wysyłających książki. Dlaczego chcę o tych książkach powiedzieć razem? Bo wydaje mi się, zwłaszcza. Młodsi moi widzowie czerpią wiedzę o świecie przede wszystkim z książek, z obserwacji, może również coraz bardziej z internetu i z mediów społecznościowych. Tam różnych rzeczy się dowiadują, często utwierdzają się w tych poglądach, które już mają. Natomiast rzadziej mają okazję do takiego, Spokojnego, długiego konfrontowania się z kimś, kto ma inne doświadczenie życiowe, trochę inny światopogląd, i w życiu po prostu mamy mało okazji, żeby coś takiego robić. Ja mogę powiedzieć, że zaliczam się do szczęśliwców, że pod koniec lat 90. minionego wieku miałem okazję spotkać Zygmunta Bauman'a. Wtedy byłem księdzem jezuitą, prowadziłem różne aktywności również wydawnicze i zależało mi na tekstach Bauman'a, który wtedy był bardzo głośny, zaczął wracać do Polski po Prawie 40 latach nieobecności w kraju, skąd został w 1968 roku wyrzucony. I ten jego powrót był naprawdę bardzo znaczący, przynajmniej dla ludzi mojego pokolenia. Pochłanialiśmy jego różne książki poświęcone analizie współczesnej sytuacji kulturowej, no, by wymienić najbardziej znaną, chyba jego książkę o płynnej, Nowoczesności czy o globalizacji, ale czytanie książek a spotkanie żywego człowieka to są dwie zupełnie różne sprawy i muszę powiedzieć, że taki rodzaj pogłębionego kontaktu, cierpliwego, pozwalającego na wsłuchanie się racji człowieka, który żyje w zupełnie innym świecie, dla mnie przynajmniej miało wartość ogromną. Bo się przekonałem, że poza książkami, poza lekturami istnieje po prostu żywy człowiek. I chcę właśnie o tym powiedzieć, że jak wspomniałem, spotkałem Baumana jako ksiądz katolicki, jako członek zakonu Jezuitów. I miałem do czynienia z, ze znanym agnostykiem, ateistą, który do religii zawsze miał ogromny dystans, miał zdecydowanie lewicowe poglądy całe życie i, można powiedzieć, trzymał się od Pana Boga i Kościoła daleko. Ale okazało się, gdyśmy się bliżej poznali, że to, że ja byłem właśnie zakonnikiem i religia była treścią mojego życia, wcale go ode mnie nie odstręczyło, wręcz przeciwnie. Zaciekawił się tym, jak można wierzyć, jak można być posłusznym, przełożonym, jak można podporządkowywać swoje życie takiej. Organizacji totalnej, która reguluje życie człowieka niemalże w największych szczegółach. A mnie z kolei ciekawiło, jak taki światowej sławy myśliciel, rozchwytywany, publikowany rzeczywiście na całym świecie, mógł przez wiele lat być członkiem komunistycznej partii. Służyć tej partii swoim intelektem. No i głównie o tym ta nasza książka jest o takim powolnym uczeniu się siebie nawzajem. Co to znaczy być wewnątrz struktur partyjnych czy zakonnych? Co to znaczy wchodzić w konflikt? Jak te konflikty przezwyciężać? Jak to się dzieje, że w pewnym momencie. Partia człowieka najbardziej zasłużonego, i człowieka, który oddał tej partii wielkie zasługi, jest z dnia na dzień wyrzucany, pozbawiany pracy, szykanowany, pozbawiony możliwości publikowania, przyjaciele się od niego odwracają, nie chcą z nim utrzymywać żadnych kontaktów. Jak to zrozumieć, tego typu działania? Niewątpliwie zbliżało nas do siebie to, że te doświadczenia były bardzo podobne, bo, tak jak Zygmunt Bauman razem z Leszkiem Kołakowskim, Bronisławem Baczko i wieloma innymi, jako rewizjonista, ten partyjny heretyk znalazł się, Poza obrębem partii wykluczony, stygmatyzowany i, i o, właściwie zakazano studiować jego myśl. W pewnym sensie przy zachowaniu, oczywiście proporcji, podobny los im nie spotkał. No i zastanawialiśmy się, co z takim doświadczeniem robić. Wydaje mi się, że dzisiaj, w roku 2020, kiedy, no to już jest pewien taki refren czy mantra, powtarzamy, że jesteśmy społeczeństwem spolaryzowanym, podzielonym, czy jest możliwość nawiązania na powrót ze sobą rozmowy, takiej pogłębionej, stwarzającej przestrzeń, w której możemy Wyjaśnić powody własnych wyborów. Myślę, że obie te książki dla osób zainteresowanych mogą być takim swoistym niezbędnikiem że nie tylko warto utrzymywać swoje zdanie warto się spierać czasem z wielkimi tego świata. Ale to przynosi wymierne korzyści. Po prostu człowiek zachowuje spokój, zachowuje pogodę ducha i przede wszystkim może popatrzeć bez zawstydzenia sobie w oczy każdego ranka. I dla mnie ta rozmowa z Zygmuntem Baumanem, rozpisana na dwie książki, jest takim potwierdzeniem, że warto być uczciwym, po prostu. Warto mieć czas, żeby o swoich poglądach sobie i innym opowiadać. I może na koniec, nie w charakterze jakiejś reklamy, ale pokażę okładki tych dwóch książek, które mam u siebie na wyciągnięcie ręki. Ta pierwsza to jest właśnie Bauman Obirek o Bogu i Człowieku to widać trochę jak w lustrze, ale można lustro przyłożyć i będzie widać całość, a drugie to jest właśnie o świecie i, i, i sobie samych. Muszę powiedzieć, że te dwie książki napełniają mnie prawdziwą satysfakcją i chętnie o mojej przyjaźni z Zygmuntem Baumanem opowiadam i cieszę się, że Mogę również w ramach tego cyklu edukacyjnego o tym opowiedzieć.